W tym zadaniu mamy dany okrąg o środku O, w którym został zaznaczony kąt o mierze 50 stopni. My musimy obliczyć miarę kąta alfa. Na początku spójrzmy na ten trójkąt. Ten odcinek to jest średnica okręgu, ponieważ przechodzi przez punkt O. Kąt wpisany, oparty na średnicy, ma zawsze miarę 90 stopni, czyli to jest kąt prosty. Tutaj mamy trójkąt prostokątny, wiemy, że tu jest 50 stopni, tu jest 90 stopni, czyli miara tego kąta musi być równa 40 stopni, ponieważ suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. Ten kąt, który tutaj mamy dany o mierze 40 stopni, to jest kąt wpisany, oparty w tym okręgu na tym łuku i na tym samym łuku jest oparty nasz kąt alfa. Dwa kąty wpisane oparte na tym samym łuku w danym okręgu mają równą miarę, czyli skoro tu jest 40 stopni, to i ten kąt alfa również musi mieć miarę 40 stopni, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.